Witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Właściwie witamy, bo jest ze mną moja stara przyjaciółka Astma, no, która, jak Państwo słyszą, zmieniła mi głos i mówię z akcentem chłopaka z Minnesoty, czyli Boba Dylana, ale mam nadzieję, że nie mają Państwo nic przeciwko Bobowi Dylanowi i jego akcentowi. No, rymy się pojawiają. Taka mi się historia przypomniała o dziennikarzu, który robił wywiad z pewnym sędziwym panem, no powiedzmy stulatkiem. Nie palę, nie piję, chodzę spać przed 10:00, uprawiam jogging do tej pory, nie przejadam się, nie przejmuję się głupotami. Ależ mój stryj też tak robił, dokładnie tak samo i nie dożył 70. A ten sędziwy pan na to, no cóż, no on to po prostu robił o wiele krócej. Taka między nami różnica. Porozmawiamy o różnicy. Kontekst jest wyborczy. Idea wyborów to jest różnica. A chodzi o to, żeby ta różnica nas nie poróżniła. Każda z nas ma jakieś poglądy polityczne, zapatrywania społeczne, pogląd na życie, a jakoś idziemy razem na to K3. No dzisiaj sobie poprzeglądałem listy po pierwszym naszym spotkaniu. Bardzo Państwu za nie dziękuję raz jeszcze. Piszą Państwo o tym, gdzie się spotykamy. Gdzie jest Państwa K3? Zapraszają mnie na poranną kawę, częstują ciastem. Ogromnie mi miło. Albo herbatka, też w porządku. Piszą Państwo, jak się Państwo ubierają, a to w zielonej sukience jedna pani jest, a to inna pani jeszcze się zrobiła na bóstwo inaczej. Ja też się staram. No i ja bardzo bym nie chciał, żeby to, co się stanie po wyborach, chociaż mamy różne poglądy i różnie myślimy o świecie i się różnimy, to żeby to nas poróżniło. Poróżniło. I nie tylko nas, to jest taka mikroskala, mikroobrazek. Chodzi mi o, no, patetycznie powiem, o Polskę. Różnica to jest coś innego, a poróżnienie to jest jeszcze coś innego. I ja właśnie w trosce o to dzisiaj Państwa zapraszam. Pójdziemy na wybory, każdy zagłosuje zgodnie z własnym systemem wartości, z własnym rozeznaniem, z własnym sumieniem. Chodzi o to, żeby mimo różnic, żebyśmy o siebie zadbali. I o naszą kondycję psychiczną i też o siebie, wokół, o nas. Towarzyszyć nam będą piosenki, ale jest taka ukryta i jej przesłanie będzie nam towarzyszyło. Dzisiaj nie usłyszymy, zresztą znamy ją doskonale. Dziwny jest ten świat, nie mena. Apel o to, by nienawiść zniszczyć w sobie. No to właśnie może w tym duchu dzisiaj. Co Państwo na to? Dobrze? Zaraz kogoś Państwu przedstawię. Nie tylko przyjaciółka Astma, ale też przyjaciel Piotr. No to za chwileczkę. No tak, ale zanim Piotr Oleś, to jeszcze jedno. Państwo są empatycznymi ludźmi i usłyszą Państwo dzisiaj takie dziwne dźwięki. No właśnie te. Proszę się nie smucić. To nie są skrzypiące kości, ani ścięgna, ani to, że gospodarz się rozsypuje. To jest po prostu krzesło. No nawet dwa. Na jednym z nich to ja siedzę i ja już się nauczyłem mniej więcej na nim siedzieć, żeby nie skrzypiało. No a Piotr się jeszcze nie nauczył. No i właśnie mamy oto takie efekty. Zapraszam Państwa na spotkanie z profesorem Piotrem Olesiem. Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet SWPS. Piotr jest wybitnym psychologiem, mądrym i bardzo sympatycznym człowiekiem. I ta rozmowa to jest coś w rodzaju wkupnego, no bo Piotr przyłącza się do naszej ekspedycji, wyprawy, wycieczki, jakiekolwiek słowo Państwo wybiorą, tak będzie dobrze, na K3. Piotrze, porozmawiajmy o piosenkach, co ty na to? O piosenkach bardzo chętnie. Czas jest gorący, piosenki wyciszają sprawę. Chociaż ja wiem. No na przykład jest taka piosenka, zadziwiająco chyba aktualna dzisiaj. Płyta to jest legenda, bo to jest I Ching, płyta nagrywana w czasie stanu wojennego w Trójce. Piosenka nosi tytuł Wojna chudych z grubymi. Zaczyna się tak. Thank you.
Stan wojenny. Wydaje mi się, że ta piosenka jest niezwykle aktualna dzisiaj. Też mamy jakąś wojnę społeczną. Tak. Tak, tak. Tak się zamyśliłem, bo to można powiedzieć najgorszy czas. Czas takiej największej bezradności społecznej. Ale to przywodzi również na pamięć, co działo się potem. To znaczy, z jednej strony wydaje mi się, że ludzie dojrzeli do dialogu właśnie na skutek przeżytej traumy stanu wojennego. Nie chcę teraz powiedzieć czegoś, co mogłoby zabrzmieć jak czarne proroctwo, że być może jakiegoś takiego przesilenia potrzebujemy, żeby od nowa zacząć ze sobą rozmawiać, normalnie rozmawiać. A drugie wspomnienie to mam takie, kiedy już nastał rok 89 i kiedy pracowałem w Komitecie Obywatelskim, obiecywaliśmy wtedy ludziom, że jeżeli uda nam się wygrać, powrót do jakiejś nienawistnej propagandy, do manipulacji już nie będzie możliwy. Nie będzie możliwa taka demagogia w życiu społecznym i politycznym, jaką teraz obserwuję. Wróciły różne takie rzeczy, które wydawały mi się, że były możliwe tylko w systemie totalitarnym i wydawało się, że jeżeli uda nam się do demokracji przybliżyć, te rzeczy znikną. Pamiętam, że tak jak to ludziom mówiłem, to byłem przekonany, że tak będzie, bo w wolnym kraju nie jest możliwe, żeby coś takiego mogło wrócić. A tymczasem patrzę na ten świat z takim rozczarowaniem i zadziwieniem. Dziwny jest ten świat. Dlaczego? Są publikacje na temat zła. Jednym z korzeni zła jest chęć czynienia dobra. To chęć czynienia dobra polega na tym, że ktoś ma pomysł, żeby według pewnej idei czy ideologii uszczęśliwić innych. No i zaczyna tak manipulować rzeczywistością, żeby wcielić tą swoją wizję tego lepszego świata. Na ogół tego rodzaju sposoby promowania zmian społecznych prowadzą do nieszczęścia i do ludzkich nieszczęść, a nie do rzeczywistej poprawy świata. Motto do zniewolonego umysłu Miłosza. Uważajcie na tego, kto uważa, że ma 100% racji.
No tak. Jak ma 50, to też niebezpieczny. Jak 30, ja trawestuję, nie pamiętam, nie mam tej książki przed sobą. Jak ma 30, no to może jeszcze coś z tego być. To jest coś takiego? To jest coś takiego, ale to też kojarzy się z Sokratesem, który twierdził, że człowiek mądry to jest taki, który nie do końca podziela własne poglądy. No tak. Ale to też wiedzie w inną stronę, bo wiedzie w taką stronę, nawiązuje teraz do tej piosenki i do tego strzelania z najcięższych dział i tych grubych i chudych, jakieś dwie strony, które ze sobą mogą już tylko walczyć albo strzelać do siebie. W momencie, kiedy oddamy władzę emocjom, czyli jesteśmy bardziej pod wpływem emocji niż racjonalnego myślenia, to wtedy myślenie idzie na smyczy emocji, czyli zbiera wszelkie argumenty za tym, że nasz punkt widzenia jest słuszny, a punkt widzenia strony przeciwnej jest niesłuszny. No i wtedy mamy te 100% racji właśnie. Czyli jak jesteśmy pod wpływem emocji, przestajemy działać w sposób racjonalny, ponieważ to nigdy nie jest tak, żeby jedna strona miała pełną rację, a druga zero. No właśnie, Piotr, ale czy ktoś musi wygrać? Wiesz co, ja dzisiaj rozmawiałem z moją przyjaciółką. Dość dziwna historia, dłuższa, na inną opowieść. Znalazła się na ważnej uroczystości w ambasadzie Niemiec. I w pewnym momencie zaczęto grać hymn. I ci goście zaproszeni Polacy zaczęli śpiewać ten hymn. I ona śpiewała ten hymn ze łzami w oczach, bo jej dziadek zginął na wojnie. Niemcy zabili jej dziadka, też mojego. Słuchaj, to niesamowite. W ambasadzie Niemiec w Warszawie śpiewamy polski hymn i płaczemy. I to jest w ogóle niesamowite w tym kontekście tego, co spotkało nasz naród, nasze społeczeństwo, prawda? Tak. I ja mówię, no to co, wygraliśmy. Ona mówi, wiesz co, no właśnie, czy ktoś musi wygrać, czy ktoś musi przegrać? Po co tak myśleć w ogóle? Mamy taki skrypt. Wydaje mi się, że czasami on wynika po prostu z sytuacji. To znaczy, jeżeli mamy taką sytuację, że na przykład mamy dwóch kandydatów do jednego stanowiska, no to ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Czyli to sytuacja dyktuje warunki, podobnie jak w meczu piłkarskim czy bokserskim. Ja rozumiem, ale ten wygrany powinien realizować dobro wspólne, gdzie podział na wygranych i przegranych powinien zaniknąć. To tutaj dochodzimy, wydaje mi się, do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że okres kampanii to jest pewien teatr. Sam nie potrafię mieć do tego dystansu, ale można mieć do tego pewien dystans. Potem powinno się ogłaszać lub mieć świadomość takiej amnestii. To, co zostało powiedziane, może spokojnie zostać zapomniane. Nie chodzi o obietnice, bo to trzeba spełnić. Chodzi o te wszystkie złe rzeczy, które się wydarzyły. Wyrzucić, spalić, zapomnieć otwiera nową sytuację i daje przestrzeń dla budowania nowych relacji. Jeszcze jakąś drugą rzecz chciałem powiedzieć, ale mi umknęła w tym momencie. To pewnie było nieważne. Nie, to pewnie było, to było dużo ważniejsze i już mi wróciło. No. Jak ktoś wygra i na dodatek, jeżeli to jest tak ważna funkcja, to jest kompletna zmiana sytuacji psychologicznej. Czyli osoba, która no, na przykład myślała w kategoriach pewnej ideologii, w której funkcjonowała, czy swojego środowiska, ma okazję przeskoczyć własny punkt widzenia i ma okazję zacząć działać w kategoriach uniwersalnych. Możemy sobie wyobrazić idealnego prezydenta, którego by ludzie kochali. To nie jest utopia, to jest prawda, to jest możliwość. Prezydent mówi do ludzi takie rzeczy, które ich uskrzydlają. Nie jakieś budują jakąś nędzną dumę. Rzeczywiście ich uskrzydlają, dobre i mądre rozwiązania. Być może Kennedy był takim prezydentem. Być może Narutowicz miał szansę. To właśnie jest dorastanie do owej roli. Ludzie dojrzali, potrafią dorastać do ról, czyli dodawać do swojego funkcjonowania zupełnie nową jakość. Każdy wybór prezydenta wiąże się z tego rodzaju nadzieją. To by było bardzo piękne, tylko że obaj ci prezydenci, o których ty powiedziałeś, zostali zamordowani. Wybory to jest różnica. Ideą wyborów, zwłaszcza takich właśnie tych prezydenckich, to jest idea różnicy. Ale chodzi o to, żeby tak potem funkcjonować, żeby nasze społeczeństwo albo naród, wybierzmy sobie właściwe słowo, bliższe sercu, żeby tak funkcjonował, żeby nie był poróżniony. Moim zdaniem tutaj istota rzeczy jest. To co powinno się stać, żeby tak było? Pierwsze skojarzenie, które mam, to jest zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i dyskusja, co zrobić, żeby zakończyć wojnę polsko-polską. Zwrócenie się również do środowisk uniwersyteckich na przykład w tej kwestii i próby szukania tego, co ludzi łączy. Ludzi oczywiście łączy na przykład solidarność wobec tragedii. Do tego nie zmierzamy i mamy nadzieję, że coś takiego nie nastąpi. Natomiast ludzi może również łączyć osoba lidera, który pokazuje, że potrafi funkcjonować ponad podziałami. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale mam nadzieję, że to jest możliwe. Zastanówmy się,
ile mamy tego rodzaju doświadczeń, że ktoś ze świata polityki powiedział nam coś takiego, co nas uskrzydliło albo zmotywowało do czegoś dobrego? Jan Paweł II, mam na myśli tę wspaniałą mowę na placu Piłsudskiego. I zresztą wiele razy on to akurat mówił, to znaczy jeżeli mówił o tragediach narodowych, to on nie mówił, popatrzcie, Niemcy byli źli albo Sowieci byli źli, tylko on mówił, zobaczcie, daliście radę. Oczywiście wiadomo, że on wykraczał poza świat polityki, ale także był politykiem jednak. I jeśli pytasz o przykład, to chyba jest to. Szukam takiej wielkiej mowy. Wiesz, Darku, ja sobie obiecałem, że nie będę mówił na temat Jana Pawła II. Syn mówi mi, ty zawsze mówisz, że ja nie Pawle II. Ale, ja rzadko mówię. Ale akurat, to teraz ty wcisnąłeś ten guzik, to trudno, to powiem. Rzeczywiście Jan Paweł II, kiedy został wybrany na papieża, to chyba postawił sobie pytanie, co Piotr tych czasów ma do powiedzenia ludzkości. Powiedział to słynne, nie lękajcie się. I to była nowa jakość w stosunku do tego, co mówił jako Karol Wojtyła. To był nowy przekaz. To jest właśnie owo dorastanie do roli, jak jeżeli człowiek rozumie, na czym ta rola polega. Popatrzmy na to z drugiej strony. Profesor Wiesław Łukaszewski, wybitny psycholog, zrobił takie, no właśnie nawet powiedziałbym zabawne badanie. Wtedy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski i on pytał ludzi o to, co pana, panią łączy, czym jesteście podobni z prezydentem Kwaśniewskim. Najbardziej popularna odpowiedź była nic. Mamy z jakiegoś powodu taki skrypt podkreślający różnicę. Trzeba by zmienić ten skrypt. To pewnie jest działalność polityków, no nie wiem, ludzi reprezentujących te dziedziny, które ty wymieniłeś wcześniej. Jestem Polakiem, jestem człowiekiem, jestem mężczyzną w moim przypadku i tak dalej, i tak dalej. A ludzie mówią nic. Ale jeżeli dostajemy zaskakujące pytanie, to nie mamy tak zwanej dostępności poznawczej do tych zasobów wiedzy, refleksji, które pozwalają na takie pytanie sensownie odpowiedzieć. Ale myślę, że odpowiedź ze strony mojej z kolei jako obserwatora tamtej sytuacji, bo przecież znakomicie pamiętam tamten czas, to jest taka, że bardzo wiele ludzi łączyło z Aleksandrem Kwaśniewskim, a to najważniejsze, to był zdrowy rozsądek. To, co pokazał wówczas prezydent, takie zdroworozsądkowe podejście do świata, który jest zróżnicowany. I okazało się, że obie strony potrafią go słuchać. Nie w znaczeniu zgadzać się, ale słuchać, ponieważ w tym nie było doktrynerstwa ani jakiejś ideologii. Było coś, co ludzi może rzeczywiście łączyć, po prostu zdroworozsądkowe podejście do świata. To trochę dziwne być może, jak państwo tego słuchają i słyszą profesora Kulu, który wypowiada się z wielkim szacunkiem o Janie Pawle II, a potem z wielkim szacunkiem o Aleksandrze Kwaśniewskim. Dziwne to jest, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Dlaczego te dzisiejsze czasy są takie dziwne? Nie, to ja najpierw powiem o moim szacunku. Szacunek do Aleksandra Kwaśniewskiego wynika w wielkiej mierze z tego, że widziałem na przestrzeni lat, jak dojrzewa jako człowiek i teraz uważam go za jednego z mędrców polskich. Aż tak? Tak uważam. Ale pytałeś o... Że może to zadziwiać, bo taki pogląd wyrażony przez człowieka, który jest profesorem Kulu. Mam nadzieję, że na Kulu jest bardzo wielu ludzi, którzy mają różne, przeróżne poglądy, bo to przecież o to chodzi, żeby na uniwersytecie się różnić i ścierać i dyskutować. I którzy mają swoje podejście do rzeczywistości, za które biorą odpowiedzialność. Ja za swoje biorę odpowiedzialność. No dobrze, chodzi mi o katolicki uniwersytet, nie może nie o ten konkretny, tylko w ogóle o pewną etykietę. Przecież w tym wszystkim chodzi o to, żebyśmy spotykali się na poziomie aksjologii, czyli pewnych wartości. One nie są przyklejone na przykład do określonej religii, czy do określonej instytucji. Ja też tak uważam, ale nie wszyscy tak uważają. I stąd widzę w swoim środowisku wiele rzeczy, które mi się bardzo nie podobają i wiele rzeczy, które mi się podobają. I w każdym innym też tak się staram. Zgrabny bon mot, ale chyba jest prawdziwy. Że wiedza oświeca, a ideologia zaślepia. To nie głupie, prawda? To jest nie głupie, tak. To dlaczego my chcemy tej ideologii tyle, a jakoś wiedzy chcemy mniej? Dużo rzeczy, które obserwujemy, to są jakby rzeczy z krainy obłędu. Gdzieś wyczytałem taką historię o pewnym panu, który na targu sprzedawał, no żeby już na jakiś mniej popularny podać przykład, być może nieznany, pan na targu, który sprzedaje szampon przeciwko koronawirusowi. I ludzie go pytają, no ale jak on działa? No co pan tam wie? To jest jego odpowiedź. To jest obłęd, prawda? I można takich przykładów podawać coraz więcej. Dlaczego ten obłęd przyjmuje kontrolę nad światem? Wiedza jest trudniejsza, jest trudniej dostępna, wymaga dużo więcej wysiłku. No, czasami wymaga nawet lat kształcenia się, żeby ona stała się dostępna. Natomiast ideologia jest łatwa, jest taka, że tak powiem, za progiem. Wystarczy uwierzyć i zbierać argumenty.
i te argumenty zawsze się znajdą. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie nawet nasz układ nerwowy trochę nas do tego predysponuje, to znaczy nasz układ nerwowy niekoniecznie chce się wysilać i niekoniecznie akurat chce iść tą ścieżką trudniejszą, czyli konfrontowania różnych przekonań na przykład z faktami, poszukiwania tych faktów. Natomiast dużo łatwiej jest mówić rzeczy bezsensowne. Z drugiej strony jest to, że wiedza rzadko kiedy aktywizuje emocje. Wiedza jest taka, że emocji specjalnie nie budzi, ideologia budzi. Jak stajemy się zwolennikami ideologii, no to coraz bardziej emocjonalnie to przeżywamy, coraz bardziej jesteśmy gotowi za to walczyć albo z kimś walczyć. Ja albo ty, my, albo oni. Mhm. Wróćmy do tekstu tej piosenki. Bogdan Olewicz napisał o tej wojnie chudych z grubymi, czyli właśnie wszystko jedno, kogo z kim, prawda? Tak. Walą już z najgrubszych dział. Ci, którzy rozpętują to piekło, wypuszczają te demony na świat, oni walą do mnie. Ja jestem w polu ostrzału. To znaczy takie niebezpieczeństwo, że wkręcę się w spiralę nienawiści. Mhm. Mam takiego znajomego, który włącza telewizor, staje przed tym telewizorem, być może odnajdujemy się w tej opowieści, no i po prostu strasznymi słowy, powiem delikatnie, polemizuje z tym kimś. Wstyd się przyznać, ale mnie się to zdarza. Naprawdę? Tak, naprawdę. Mnie się jeszcze nie zdarzyło, ale często jednak mi się zdarza, aż tak to nie, ale często mi się zdarza odruch nienawiści po prostu. Mhm, tak, rozumiem to. Rozumiesz to? Tak, tak, no rozumiem. Właśnie, i teraz chodzi mi o to walenie z działu. Też tak mam. Idąc o krok dalej, to jest to, że oni walą do siebie samych również z tych najgrubszych dział, ponieważ niszczą w sobie coś, co w nas jest najbardziej ludzkie. Empatię na przykład. Mhm. Gotowość do współdziałania, bycia z innymi w dobrych rzeczach. Ale ja nie chcę w tym uczestniczyć, tylko że też w to się wkręcam. Opowieść o tym dziadku Indianinie, jak to się kiedyś mówiło, i o jego wnuku. To jest tak, jakbyś miał dwa wilki w sobie. Jeden zły, drugi dobry. Który wygra? On mówi, no, ten, którego będziesz karmił. Ma rację. Przyjmujemy to zatrute pożywienie z internetu, z telewizji, no nie wiem skąd tam jeszcze, z rozmów między nami, i karmimy tego złego wilka. Dochodzimy do tego, w jaki sposób od tego się dystansować. No właśnie. Pierwsza rzecz to jest przeczekać. Chodzi mi o to, że te najsilniejsze emocje to są właśnie teraz przed. Oczywiście zakładając grę fair, bo tu jeszcze różne rzeczy mogą być po drodze. Możemy sobie próbować na przykład wyobrazić idealną rzeczywistość. Idealną rzeczywistość społeczną. Jak ona może wyglądać? To dopiero się załamiemy. Bo zobaczymy, no, jak wiele brakuje. Oczywiście. No ale ta depresja związana ze świadomością tego, że jesteśmy gdzieś na, nie wiem, w piwnicy, a ten budynek ma parę pięter i z najwyższego piętra jest całkiem dobry widok, to pozwala zrozumieć, jak sprymitywizowała nas ta sytuacja i próbować z tego wyjść. Inna rzecz to jest właśnie odnalezienie jakiegoś punktu odniesienia poza tym wszystkim. Na przykład wyciszenia duchowego i jedności międzyludzkiej, która wynika z tego, że jesteśmy istotami o podobnej kondycji egzystencjalnej. No ale jest też taki sposób, że można sobie dokonać wycieczki w czasie, to znaczy wyobrazić sobie, że minęło 10 lat i spróbować spojrzeć na aktualną sytuację z wyobrażonej perspektywy przyszłości. I wtedy się okazuje, że to, co się dzieje w tej chwili, to trochę tak jak mecz piłkarski, który trwa przez 90 minut, a potem się kończy. Tu chcesz na stoików poprzerabiać, Piotr. Nie, ja myślę, że kwestia dystansu, zarówno dystansu do siebie, dystansu do różnych ważnych spraw, jak i takiego dystansu do, to czasami ludziom podtrzymuje życie. Ludzie, którzy przetrwali obozy koncentracyjne, to w większości, nie, może nie w większości, ale w pewnej mierze ci, którzy potrafili pomimo tej sytuacji wykraczać myślą poza nią. Są takie badania, które pokazują, że więźniowie w 95% bodajże procentach mówią o sytuacji aktualnej. Tak jakby w ogóle nie zatracali perspektywy przyszłości. Mhm. Tam było parę procent tylko na to. Ale właśnie te parę procent, które pozwala oderwać się od sytuacji bieżącej, sprawia, że ta sytuacja bieżąca zaczyna, tak powiem, trochę jak przekłuty balon, się zmniejszać i traci na znaczeniu. No ale to jest właśnie też twój sposób na tę nienawiść, którą czasami czujesz, nie, o której powiedziałeś? Nie, mój sposób to są góry, to jest przyroda. No, w przyrodzie człowiek się czuje fantastycznie. Ma wrażenie, że Stwórca nas, jeżeli to Stwórca, obdarował nas czymś fantastycznym, a my kompletnie tego nie doceniamy. To jest taka perspektywa z pozycji ja, co ja mogę zrobić. No, rozumiem, że trzeba uruchomić różne strategie dystansowania się. No tak. Nie dawałbym, że trzeba. Można. Teraz chodzi mi o międzyludzką sytuację.
Jak nie wiem, to czasami sięgam do tekstów Wojciecha Młynarskiego i tam znajduję różne ładne rzeczy. Na przykład taka piosenka Lubmy się trochę. Chodzi o to, żeby się lubić, mimo różnic. Chodzi o to, żeby te różnice w głosowaniu, w poglądach politycznych nas nie poróżniły. To jest właśnie to, o czym tutaj staramy się mówić. Jest jeszcze inna jego piosenka o różnicy. Że można żyć bez tego, bez owego, ale naprawdę życie bez różnicy to nie ma sensu, mówi mistrz Młynarski. Myślę, że ma rację. W każdym razie jest mi to bardzo bliskie. Chodzi o to, żeby zaakceptować to, że istotą rzeczywistości jest różnica, jest różnorodność. Ale nie wszyscy tak uważają. Trzeba razem i żeby byli swoi. No i co ty o tym powiesz? Dużo tych myśli naraz. No przepraszam, rozkręciłem się. Ale one wszystkie są bardzo ważne. I są mi bliskie. Zacznę od końca. To znaczy zacznę od tego, że może ta diagnoza sytuacji nie jest aż tak niedobra, jak skłonni jesteśmy ją widzieć. Dlaczego? No bo przecież ludzie pracują ze sobą i wiedzą, że głosują inaczej. Czyli są takie płaszczyzny, które sprawiają, że potrafią ze sobą współpracować i omijać pola konfliktowe. Niektóre rodziny tak mają, że potrafią nie rozmawiać na tematy, które ich różnią, że wiadomo, że tych tematów nie poruszamy. Z tym silnie wiąże się inna rzecz. Taka, że ja owszem mogę czuć, czasami czuję nienawiść w stosunku do ludzi, którzy są mi obcy w znaczeniu bardzo odlegli. Natomiast jak widzę twarze moich znajomych, którzy myślą inaczej niż ja, to ja potrafię z nimi życzliwie rozmawiać. I nie znaczy, że przejmuję ich poglądy albo że oni przejmują moje. To znaczy, na płaszczyźnie ludzkiej możemy sobie normalnie dobrze życzyć. I że na przykład, jeżeli u kogoś coś niedobrego się dzieje, to można zapytać, czy mogę ci jakoś pomóc. I to jest coś najbardziej naturalnego pod słońcem, a zarazem takiego jednoczącego i pokazującego, że to wszystko, co nas różni, to nie jest tak strasznie, strasznie ważne, jak wydaje się, że jest. No ale jeśli twoja idea dotycząca różnic, to mi jest bardzo bliska z tego powodu, że tożsamość jest w wielkiej mierze w różnicach. To znaczy, no ja nie mogę być taki sam jak inni, jeżeli mam mieć poczucie tożsamości. O ile ja pamiętam twoje książki i jedną z twoich myśli, twoich idei, to znaczy dialogowe ja. Jeszcze inaczej, jeszcze bardziej. To znaczy, że my nie jesteśmy zrobieni z jednego kawałka, tylko że my jesteśmy zrobieni jakby z głosów, które ze sobą no, wchodzą w jakąś relację, nawet czasami rozmawiają. To jest być może jakaś interesująca myśl w tym wszystkim. Jak przygotowuję się do rozmowy, która ma zadecydować lub współdecydować o tym, czy dostanę pracę, no to wyobrażam sobie pytania i w myślach próbuję na nie odpowiedzieć. Moje myśli i moje emocje są w tej chwili zbyt rozgrzane, żebym potrafił do tego podejść tak spokojnie, nie chcę powiedzieć na zimno, rzeczowo. To, co jestem w stanie w myślach robić, to kontrargumentować w stosunku do tego punktu widzenia, którego nie podzielam. No właśnie, ale to znowu jest tak, że to jest szukanie argumentów przeciwko komuś. Tak, dokładnie tak. Znaczy to, znowu w tej chwili jestem w stanie tak. to zrobić. Aha, tak. Okay. Powiedzmy za tydzień czy za dwa, zakładając, że nie stanie się nic takiego, co znowu by te emocje rozgrzało, to podejrzewam, że będę w stanie symulować dialog dwóch różnych stron w myślach. I szukać, jakich racji mogą używać i jakimi argumentami, zakładając oczywiście uczciwość dyskusji, jakimi argumentami byliby gotowi próbować przekonywać drugą stronę do jakichś swoich racji, albo w jaki sposób szukać uzgodnień. A czy ty masz bliskich znajomych, przyjaciół być może, którzy mają kompletnie inne poglądy polityczne niż ty i jesteście w stanie rozmawiać ze sobą i te relacje kontynuować? Te relacje w większości zawiesiliśmy na ten czas gorący, tak, tak. A jeżeli je mamy, to mamy je na innych polach. Znaczy ja nie jestem tak, ani tak dojrzałym człowiekiem, ani tak emocjonalnie opanowanym, żeby taką dyskusję prowadzić spokojnie. No tak mam. Zaczęliśmy od tej piosenki Wojna chudych z grubymi, stan wojenny. Tak. I pamiętam coś takiego, co mnie przepełnia wstydem. Taką podróż pociągiem, to był nocny pociąg. Nie działało ogrzewanie, jak to często wtedy nie działało. Może i teraz. Pusty przedział, ja siedzę w tym przedziale, próbuję zasnąć, ale jest tak zimno, że nie śpię. Wchodzi ktoś do tego przedziału i siada po drugiej stronie, tak na skos. I ja widzę, kto to jest. To jest mój kolega. On jest ubrany w mundur z ZOMO. Ja udaję, że go nie poznaję. On też udaje, że mnie nie poznaje.
I tak siedzimy przez kilka godzin w ciemności. On udaje, że śpi, może trochę śpi, ja na pewno nie śpię. I nie mówię ani słowa do niego. Potem dowiedziałem się, jak to się stało, że on się w tym ZOMO znalazł. I no po prostu wstyd mi się zrobiło. No, w ZOMO raczej się nie było z własnego wyboru. To była bardzo skomplikowana historia. Tak. Ale nawet gdyby był, to siedzieć z kumplem, nie powiedzieć ani słowa, to było okropne. Tak. Ja bym nie chciał, żeby tak Polska wyglądała. Tak, kapitalny przykład na podzielenie ludzi. No, na tak zwaną sytuację psychologiczną, która potrafi tak podzielić, że nie jesteśmy w stanie ze sobą porozmawiać. No właśnie, ja bym bardzo nie chciał, żeby tak było. Może tak być niestety, no i co? Może tak być i dlatego w takiej sytuacji to decyduje tak zwane przesilenie. Przesilenie to może być jakiś problem ekologiczny albo jakieś rzeczy, które się dzieją w świecie, a kto wie, może nawet epidemia. Ona coś nas połączy, tak? Ustawia, tak, znaczy, że wszyscy jesteśmy na jednym wózku, prawda? Że no, zarazić się możemy niezależnie od przekonań. No to prawda. Przecież ludzie pomagali sobie i pomagają, nie pytając się o przekonania. Ale to są takie sytuacje, które pokazują, że współpraca międzyludzka, mam ochotę użyć słowa również solidarność, jest czymś, co jest ponad tego rodzaju podziałami. I gdyby się, nie daj Boże, zdarzyło tak, że epidemia będzie tak nasilona, jak na przykład jest w Stanach w tej chwili, a my cały czas chodzimy po takim cienkim lodzie, jeśli chodzi o to, no to się może okazać, że już nie myślę o ratowaniu gospodarki i tak dalej, tylko myślę o tym, co się dzieje między ludźmi, że to braterstwo ludzi może być niesłychanie ważne i decydujące o tym, w jakiej kondycji z tego wyjdziemy. Bo jak się ten tak zwany lockdown zaczął w Polsce, to wtedy były takie badania nawet robione, z których wynikało, że zresztą to obserwowaliśmy, że te postawy solidarności były jakieś bardzo wyraźne. To naprawdę pięknie wyglądało. Mam wątpliwości, jakby to tak dłużej potrwało. Być może zaczniemy szukać kozłów ofiarnych, bo to też jest to uniwersalny ludzki mechanizm. Czyli to jest taka właściwie rozmowa o tym, co jest mocniejsze, czy dobro, czy zło, prawda, Piotr? No tak. To co jest mocniejsze? Ten wilk, którego karmisz. Nie ma chyba na to pytanie dobrej odpowiedzi, co jest silniejsze, bo to pewnie wiele czynników o tym decyduje. I są okresy takie, że na świecie działy się rzeczy rzeczywiście bardzo okrutne i wtedy wydawało się, że zło jest mocniejsze. Równocześnie ludzie potrafili robić i wtedy, i w innych czasach rzeczy wspaniałe i można było sądzić, że dobro jest mocniejsze. Z tym, że jak to o tym myślę, to przede wszystkim mam taką refleksję, że dobro kojarzę z indywidualnymi postaciami, z osobami, a zło kojarzę z systemami. To prawda, to znaczy, powiedziałem prawda, bo mi się to spodobało, znowu ten sam skrypt. To jest pytanie o to, czy istnieje postęp moralny, czy jest jakiś rozwój świadomości. To są takie pytania. Czy uczony może coś na ten temat powiedzieć, czy to są intuicje człowieka? Idzie ku dobremu, czy nie? No nie można tak powiedzieć, że idzie ku dobremu, tak samo jak nie można powiedzieć, że idzie ku złemu. Natomiast można powiedzieć, że na przykład idzie w znacznej mierze ku indywidualizmowi. Czyli, że styl wychowania dzieci u nas i w ogóle w cywilizacji zachodniej jest taki silnie podkreślający i akcentujący własne ja, prawo do rozwoju, prawo do realizacji własnych potrzeb. Kosztem tego wymiaru my. Twoje jest ważniejsze i patrz przede wszystkim na to, no i stosownie do możliwości pomagaj innym. Tak, i to może być albo autonomia, albo egoizm, prawda? No to jest właśnie. I tu pewnie będzie trudna do pokazania granica między jednym a drugim. No w każdym razie wspólnotowy wymiar jest trochę słabszy niż był w pokoleniu naszych dziadków. Zaczęliśmy od piosenek. Ja uważam, że to jest wspaniała piosenka, oby to była dobra wróżba. Ja ją bardzo lubię i bardzo szanuję, tak jakbym o sobie mówił. Ja mam na myśli piosenkę Niemena Sen o Warszawie. Ona jest już taka zbanalizowana, słuchamy tej piosenki często bezrefleksyjnie, ma ładną melodię, ale tam jest piękny tekst, piękne przesłanie. Czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił.
jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień. Przepiękne przesłanie. Ja to mam i ty to masz. I mamy różne. I mamy właśnie. I to nas nie różni. I to nas nie różni. I to są jakieś marzenie, to jest sen, to jest tęsknota za czymś dobrym, to jest sfera wartości. Ty masz, ja mam. To nas łączy. Powiedziałbym nawet, że więcej, to nas jakoś podnosi. Jesteśmy wyżej i patrzymy z innej perspektywy, że wyżej i też jesteśmy wyżej, no bo jednak ku czemuś dążymy ładnemu i też zobaczyliśmy w tym drugim to ładne. To jest cudowna piosenka. No to może tak będzie. Czy przypadkiem nie jest tak, że gdyby próbować wejść na ten najwyższy szczebel drabiny, czyli marzeń o świecie, to by się okazało, że zwaśnione strony mają nie tak odległe od siebie marzenia. Taką mam nadzieję, że może to tak jest. Ale trzeba się jakoś postarać. Ten podcast K3, ja go tak nazwałem, wymyśliłem, obraz jakiejś tajemniczej góry, to jest K2, to jest K3. Na górę trzeba wejść, jakoś się postarać. To nie musi być zaraz wspinaczka, ale wymaga jakiegoś wysiłku. Myślę o tym też, o tym, o czym teraz rozmawiamy, żeby nie dać się nienawiści, złu, spróbować tak zrobić, żeby nas ideologia nie oślepiała. No i taki też jest mój przekaz i też do takiej podróży zapraszam słuchaczy tego naszego wspólnego podcastu. Jak się możemy postarać, mówiąc krótko? Nie będę głosił tutaj szczególnej mądrości, tylko opowiem o moim spotkaniu z pewnym dziennikarzem. Wspaniale. Rozmawialiśmy na temat dziennikarstwa i on mi opowiedział, na czym polega etyka dziennikarska jego zdaniem. Powiedział mi coś takiego, że to polega na tym nie, żeby dwóch ludzi na przykład, czy dwoje ludzi się spotkało i się przerzucali racjami, tylko żeby szukali tego, co ich łączy i próbowali znaleźć jakąś jakość, która często jest powyżej ich przekonań. Powyżej? No, powyżej ich przekonań. I dzięki niej oni mogą się spotkać. To był Dariusz Bugalski, ten dziennikarz. Rozmawialiśmy w Lublinie przy kawie. To, to tak. Dziękuję, to bardzo miło. No, bardzo dziękuję. No, mam nadzieję, że państwo tego nie odbiorą, jako to Anglicy mówią fishing for compliments, czyli mówienie komplementów. Naprawdę się nie umawialiśmy. Bardzo mi miło, Piotr, że tak powiedziałeś, tak o mnie myślisz. Ale proszę cię, jakiś przekaz, jakąś radę, przesłanie dla naszych współtowarzyszy podróży, bo ty jesteś tutaj nowy. No, proszę cię wkupne, o wkupne. Wkupne to jest takie, że pierwsze to trzeba trochę wyciszyć własne emocje. A drugie to jest to, że żeby budować tą jedność między ludźmi na poziomie tych najprostszych spraw. W większości mamy takie cele życiowe, które możemy realizować w rzeczywistości takiej czy innej i ta rzeczywistość jeszcze ciągle nam i tych pól realizacji własnych możliwości, własnych celów nie zabiera. Inna rzecz to jest taka, że każdym z nas drzemie jakiś talent. Element dbania o własną higienę psychiczną. Może warto do niego sięgnąć i nie wiem, odkurzyć gitarę, która leży na strychu. Idealnie by byłoby wiedzieć, że żaden z kandydatów nie ma 100% racji, że jakieś racje są i po jednej, i po drugiej stronie, że możemy oczywiście je ważyć i możemy je również odnosić do wartości, które są dla nas podstawowe i to nam pozwala dokonać wyboru. Ale niechby to był taki wybór czegoś lepszego, a nie wybór między dobrem a złem. Jeszcze jedną rzecz powiem, jeżeli mam się wkupić. Tak, postaraj się. Kampania 89 roku. Jednym z naszych założeń, zresztą bardzo silnie to akcentowała profesor Maria Braun-Gałkowska, która nam jakoś przewodziła jako grupie psychologów,
pozdrowienia dla Isi, to było to, że mamy o wszystkich mówić z szacunkiem. Że jeżeli mamy stworzyć w wyniku tych przemian kraj, który będzie krajem wolnym, to w nim wszyscy muszą się dobrze czuć, niezależnie od tego, skąd przychodzą. I to była taka zasada, że nie wolno nikogo obrażać, że trzeba wszystkich szanować. Dążąc do wolnej Polski, dążymy do tego, żeby w tym kraju wszyscy mogli się dobrze czuć, niezależnie od tych różnic, które oczywiście między nami są i będą. We wszelkich zakresach, i osobistych, i orientacji, i przekonań, i tak dalej. A różnica to różnica, poróżnienie to co innego. Tak, no bo to, że się różnimy, no to jest fakt empiryczny. Tylko systemy totalitarne próbowały ludzi zunifikować. Ja myślę, że potrzebna nam jest bardzo edukacja psychologiczna. Ja bym wprowadził do programu taką naukę o tym, na zasadzie warsztatów, nie żadnych tam wykładów, że jesteśmy skłonni do tego, żeby się mylić po prostu. I że siebie oceniamy wyżej, a innych gorzej. Mhm. I jeżeli ktoś na przykład przyjechał na czerwonym świetle, to jest bandytą i mordercą. A jak ja przyjechałem, to się spieszyłem. To działa z automatu. I ja myślę, że ogromnie nam jest potrzebna taka edukacja. Zgadzasz się ze mną? I jeżeli tak, to no zgódź się, bo chciałem cię zapytać, co ty byś wprowadził do programu. Im wcześniej to się wprowadzi, tym wcześniej ludzie lepiej rozumieją potrzeby innych ludzi i własne ograniczenia. Także to rzeczywiście to jest takie budowanie mostów między ludźmi. Ale wiesz, pierwsze moje skojarzenie to poszło w inną stronę. To robiłbym taką edukację dotyczącą środowiska i dotyczącą człowieka w środowisku. To jest przerażające jednak, jak traktujemy świat, w którym jesteśmy. I to jest jakieś zupełne odwrócenie porządku wartości. Myślę o takiej jakiejś większej idei, żeby pokazać, że jesteśmy fragmentem człowiek czegoś, w świecie przyrody, prawda? Tak, a nie jakimś Bóg wie czym, co może robić, co mu się podoba. Głupota i niedojrzałość. Jak wchodzimy do lasu, no to wchodzimy tak, jakbyśmy wchodzili do czyjegoś domu, że to jest dom zwierząt, więc jak tam wjadę kładem i rozwalam leśną ścieżkę i hałasuję, no to tak nie bardzo, prawda? Ktoś nam wjechał kosiarką do domu. To prawda. Na tę górę K3 się wspinamy bez żadnych kładów, każdy ale po swojemu. No jak ktoś lubi sport i wyczyn, proszę bardzo, niech się powspina. To są różni ludzie, ale jakoś się potrafimy chyba, mam nadzieję, dogadać i mimo wszystko się lubić. To jest podstawa, żebyśmy z tego wszystkiego wyszli nie bardzo odmienieni na niedobre. Sięgnę do tego Młynarskiego i może to będzie puenta. Spróbujemy, co? Piosenka o różnicy. Żyć można z fartem i bez fartu. Można bez przeszkód i bez szans. Żyć można żartem i bez żartu, albo bez tchu, kurde, balans. Można bez mężczyzn i bez kobiet, i bez uśmiechu i bez łez, ale kolego, myślę sobie, że się najmarniej żyje bez różnicy. Bez różnicy. No, piękne. Prawda? To też pokazuje, że się różnicy nie trzeba bać. Że te różnice, które pozwalają nas identyfikować, to jest coś, o co warto też zabiegać i to jakoś kultywować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Piotr Oleś był dzisiaj z nami. Ktoś tam się do nas dobijał, dzwonił, wysyłał SMS-y, no niech zaczeka. A nawet nie słyszałem. No ja mam słuchawki, wiesz, tak. A to do mnie dobijał? Nic. Nie, to nie, może do mojego. To do ciebie. Ja widziałem pip-pip, takie były. To znaczy, pewnie, wiesz co, nie. To, bo ja tutaj też jakiegoś czasu mam internet taki, że... Piotr Oleś był naszym gościem. Piotrze, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Przeprowadziłem śledztwo dziennikarskie, które wykazało, że no to mój smartfon dzwonił jednak. Czyli Piotr Oleś został oczyszczony z zarzutów. Bardzo Państwa przepraszam, że dzwoniło. Zaraz zacznę oddzwaniać. Ale najpierw chcę Państwu podziękować oczywiście za spotkanie i to, i pozostałe. Zaprosić na kolejne. Mam nadzieję, że mimo różnic, albo może z powodu różnic, właściwie takie było być może przesłanie tej rozmowy, być może to jest otwierające oczy doświadczenie, prawda? Takie postawienie sprawy, że być może z powodu różnic jest nam do siebie bliżej. Co Państwo myślą o tym? I mam nadzieję, że nie damy się poróżnić. I w tej naszej mikroskali
wędrowców na K3 i w takiej skali społecznej szerszej. No i mam nadzieję, że nadal będziemy się spotykali przy wspólnych stołach. Dziękuję, że mnie Państwo zapraszają na kawę, na herbatę, ja się odwzajemniam. Dzisiaj nie częstowałem akurat, ale pomyślałem, że może skupmy się na tej ważnej rozmowie. I co jeszcze? No i dziękuję Państwu za wsparcie, ogromnie. Za to, co Państwo robią dla mnie słowami i czynami. Chodzi o Patronite. Gdyby Państwo jeszcze zechcieli powiedzieć przyjaciołom, znajomym o tej naszej wspólnej wyprawie, no to będę bardzo wdzięczny. Ogromnie dziękuję raz jeszcze. No i zapraszam. I na koniec może jako przesłanie, bardzo piękne przesłanie, dzisiaj się pojawiały cytaty z tekstów Wojciecha Młynarskiego. No to może na koniec jeszcze piosenka. Takie przesłanie do wszystkich, czyś ty szofer, czyś poeta. W sumie z ludźmi fajnie mi. I oby tak było. Nadal. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Trzymajmy się. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Spokojnego nie znam dnia. Nad czczo spalam pety dwa. I herbaty tak jak trza nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, łatko czy po krocich łbach, taki mi się trafił fach. Życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi, wiatru wiew. Świat uśmiecha się, psiak ryw, bałamutnie. A ja biorę gaz pod wód, raz na obiad, raz na skrót. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie. Fal, 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 fal. Foro, 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 fal, 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 fal. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. Kiedy kto zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy sto ze snu budzi. Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd go nie, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na obiad, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi czasem nieźli trud, nieźli trudnie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie fajnie z nimi mi. Absolutnie, absolutnie. Fara, 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 faj. Fara, 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 faj. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. Więc gdy masz pan z życiem kram, taką radę panu dam. Najdu ludzi tylko tam, twoja meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś i poświęcaj każdą myśl. Czyś pan, panie szofer, czyś pan poeta. Raz na obiad, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi czasem nieźli trud, nieźli trudnie. Choć mnie nieraz kurzą fest, choć rozłoszczą mnie do łez, w sumie z ludźmi fajnie jest. Absolutnie, absolutnie. Fara, 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 fa, faj. Fara, 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 fa, faj. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie.